Nazywam się Grzegorz Całek i jestem dyrektorem Fundacji Instytut Inicjatyw Pozarządowych. Ukończyłem studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem także absolwentem Wydziału Polonistyki oraz Instytutu Polityki Społecznej, a od kilku lat związany jestem z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych, w którym przygotowuję pracę doktorską o radach rodziców. Od 12 lat zajmujemy się wspieraniem rad rodziców, czy szerzej rodziców funkcjonujących w polskich szkołach. Pomysł wziął się z tego, że sami byliśmy w pewnym momencie rodzicami dzieci w wieku szkolnym i zobaczyliśmy, że rady rodziców funkcjonują po prostu źle. Od 12 lat wspieramy rady rodziców w różny sposób. Prowadzimy warsztaty, tworzymy publikacje, służymy konsultacjom i po prostu radom i wszystkim rodzicom, którzy zgłaszają się do nas z problemami, a jest ich bardzo, bardzo dużo. Sukces jest dla nas wtedy, kiedy widzimy, że rada rodziców rozwija się, kiedy widzimy, że nawiązuje partnerskie relacje z dyrektorem szkoły i dzięki tym relacjom szkoła się rozwija, oczywiście z korzyścią dla swoich uczniów, czyli dla dzieciaków. Ponieważ takich szkół, przedszkoli, placówek oświaty, które z nami współpracowały, jest grubo ponad 1000, więc możemy powiedzieć, że mamy ponad 1000 powodów do dumy, czy ponad 1000 takich sukcesów.